oraz wiceministra finansów Artura Sobonia. Bardzo proszę pana premiera o zabranie głosu. Szanowni państwo, trzeba na początek przywołać kontekst. Rosja prowadzi okrutną wojnę przeciwko Ukrainie. Żeby pokonać Rosję, żeby ocalić Ukrainę, ocalić jej suwerenność, to albo Ukraina musi wygrać militarnie, albo Rosja musi zostać pokonana gospodarczo. I pokonanie gospodarcze Rosji oznacza również ogromne sankcje nałożone na Rosję. Ale te sankcje mają także wpływ na Europę. Powiedzmy sobie to bardzo otwarcie. Ten wpływ jest jednocześnie niedobry dla portfeli zwykłych obywateli w całej Europie i także w Polsce. Bo naciskamy mocno Europę na sankcje również w obszarze ropy i gazu. I widzimy też, co dzieje się na rynkach ropy i gazu na całym świecie. Ceny bardzo mocno rosną. To oznacza, że portfele Polaków i innych obywateli Europy są drenowane i to niestety jest też skutek wojny. Prócz tego i Rosja, ale także Ukraina jest bardzo ważnym eksporterem żywności, eksporterem zboża, eksporterem pszenicy na Bliski Wschód, ale także na rynki Europy Zachodniej. To oznacza, że wojna przekłada się na wyższą inflację cen żywności również. Pandemia, teraz wojna, ekonomiści mówią na taki splot wydarzeń, sztorm doskonały. Rzeczywiście te czynniki bardzo poważnie wpływają na naszą gospodarkę. Można i trzeba powiedzieć uczciwie, że to są trudne czasy i mogą nadchodzić jeszcze trudniejsze czasy. W związku z tym na te trudne czasy przygotowujemy kolejne elementy tarczy antyputinowskiej. Tej tarczy, która ma przynajmniej częściowo chronić Polaków, polskie rodziny, zwłaszcza tych najsłabszych, przed skutkami wojny. Przed skutkami wojny, które są okrutne na Ukrainie, ale są bardzo niedobre także w Europie, w Polsce, bo dotyczą wysokich cen przede wszystkim. Te czasy wymagają odważnych decyzji. My je zaczęliśmy podejmować już na początku roku. To znaczy tarcza antyinflacyjna, obniżenie VAT-u na energię elektryczną, obniżenie VAT-u na paliwa, akcyza, obniżenie podatków na gaz, na energię cieplną. Wszystkie te elementy zostały ujęte w pierwszych naszych działaniach dotyczących tarcz. Tarczy antyinflacyjnej, teraz tarcza antyputinowska. VAT na żywność, również obniżona. Właśnie temu wszystkiemu mają służyć nasze kolejne kroki, żeby przynajmniej do pewnego stopnia złagodzić skutki wojny, które my również odczuwamy tutaj w postaci gospodarki. Ale miejmy też na uwadze, szanowni państwo, że na Ukrainie oni tam, walcząc na tamtych fortyfikacjach o swoją wolność, walczą także o naszą wolność. Nie chcemy być niewolnikami Putina. Nie chcemy być niewolnikami Rosji. Stąd nasz jasny cel. Silna, stabilna gospodarka. Uszczelniony system podatkowy, budżetowy, który pozwala na kolejne działania. I o kilku kolejnych działaniach chciałbym dzisiaj powiedzieć krótko, przedstawionych do konsultacji. O następnych będziemy mówili w kolejnych tygodniach. A więc, szanowni państwo, do konsultacji kierujemy projekt obniżki podatku z 17 na 12%. To jest ten próg, który obowiązuje wszystkie osoby płacące na skali podatek, zarówno emeryci, jak i osoby pracujące na pełnym etacie, na umowie o pracę, bez żadnych dodatkowych warunków, bez żadnych haczyków, jak to się mówi, po prostu obniżenie stawki podatku PIT z 17 na 12%, tej stawki, którą zresztą 2-3 lata temu, też tej stawki, którą obniżyliśmy 2,5 roku temu, precyzyjnie rzecz ujmując, z 18 na 17%. Oprócz tego do kwoty 8700 zł rozliczenia się dla rozliczających się na
liniowej stawce podatkowej 19% będzie można zaliczyć składkę zdrowotną NFZ w koszty. Czyli też postulat przedsiębiorców tutaj spełniamy. Podobnie jak dla osób rozliczających się na ryczałcie, połowa płaconej składki będzie mogła być odliczona od przychodów ewidencjonowanych, bo tam nie ma przecież kosztów dla ryczałtowców. Ryczałtowcy o tym doskonale wiedzą. Zakładamy także, szanowni państwo, możliwość pełnego rozliczenia się samotnego rodzica z dzieckiem. Kończymy także z takim rozwiązaniem, które było krytykowane przez księgowych głównie, ale przez wielu ludzi pewnie słusznie, ulga dla klasy średniej. Jeśli te rozwiązania spotkają się z dobrym przyjęciem, to od 1 lipca chcemy je wdrożyć i wtedy również zrezygnować z ulgi dla klasy średniej. Często w kontekście takich zmian organizacje pożytku publicznego martwią się, że nie otrzymają tego 1%, który jest znaną formą wsparcia organizacji, które działają na polu charytatywnym, a więc coś robią, coś bardzo, bardzo ważnego. Dziś im wszystkim chciałbym z tego miejsca także podziękować za wspaniałe dzieło w kontekście przyjęcia uchodźców z Ukrainy. Ale aby nie było straty dla tych organizacji, wprowadzimy również, i to także się znajduje w projekcie, który ma być konsultowany, mechanizm osłonowy związany z tym 1% podatkiem przeznaczanym przez osoby indywidualne na rzecz organizacji pożytku publicznego. Proponujemy taką trwałą, dobrą zmianę dla wszystkich podatników, możliwą ze względu na to, że naprawiony system podatkowy, naprawiony system budżetowy daje nam przestrzeń do tego typu zmiany. Szanowni państwo, rozpocząłem od tego, co jest praprzyczyną konieczności rozbudowywania naszej tarczy antyputinowskiej. To jest wojna na Ukrainie i niestety trzeba powiedzieć, że ta wojna pewnie jeszcze jakiś czas potrwa. Chcemy, żeby zapanował tam pokój, ale chcemy, żeby ten pokój nie był okupiony utratą niepodległości, utratą suwerenności przez Ukrainę, bo to będzie oznaczało coś dramatycznego, dramatyczną przebudowę warunków geopolitycznych w tej części Europy. I stąd dziś w ramach naszej odpowiedzialnej polityki budżetowej proponujemy pozostawienie więcej pieniędzy w portfelach Polaków po to, żeby Polacy przynajmniej w jakimś zakresie mogli złagodzić skutki tej wojny, tej strasznej wojny na Ukrainie. Chcemy też wypracować te rozwiązania w szerokich konsultacjach społecznych. Szanowni państwo, w obliczu tego kryzysu humanitarnego Polacy pokazali nieprawdopodobne otwarcie, wielkie serca, wielką klasę. To jest coś, czy muszę się z państwem podzielić, coś niesamowitego, że dziś Polska jest na ustach wszystkich z całego świata. Ja naprawdę mam codziennie rozmowy z osobami zza oceanu, z Europy Zachodniej. Dziś będę się widział z premierem Japonii, z którym już zresztą wcześniej rozmawiałem. To jest, szanowni państwo, coś pięknego, w jaki sposób Polacy dzisiaj, nasz wysiłek, są doceniani na całym świecie. I ta atmosfera dobrego klimatu, zgody narodowej, pewnego rodzaju jakby walki o najwyższe wartości, o prawo do życia dziś na Ukrainie, o prawo do wolności, o suwerenność, niech będzie jak gdyby częścią naszego życia, także życia politycznego nas wszystkich. Dziękuję także za coś takiego szczególnego. Chciałem podziękować. Otóż dostałem dane dotyczące tego, że w tych sieciach handlowych, które nie wycofały się z Rosji, spadły obroty wśród kupujących w Polsce. A więc ludzie rozumieją czasami lepiej niż firmy, że dziś jest czas absolutnie wyjątkowy i że taki czas wyjątkowy wymaga wyjątkowych działań i że przyzwoitość nakazuje czasami podjęcie działań, które niestety oznaczają także stratę, ale odbywają się w imieniu walki o coś jeszcze ważniejszego, o coś wyższego.
Wszyscy chcemy, żeby na Ukrainie zakończyła się wojna, żeby zakończyła się zwycięsko dla Ukraińców. Wszyscy ponosimy tego koszty w całej Europie. Cała Europa jest tego świadoma. W Polsce będziemy robić wszystko, żeby łagodzić skutki tej wojny, żeby tarcza antyputinowska w kolejnych odsłonach dawała oddech Polakom na te trudne czasy, które są przed nami. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie premierze, i bardzo proszę o zabranie głosu wiceministra finansów, pana Artura Sobonia. Panie premierze, szanowni państwo, przedstawiamy dzisiaj państwu propozycje zmian podatkowych, które chcielibyśmy poddać konsultacjom, które chcielibyśmy wspólnie wypracować w dialogu z tymi, którzy podpowiedzą nam, jak w tym projekcie odpowiednio skalibrować i przygotować odpowiednie rozwiązania dla podatników z księgowymi, z doradcami podatkowymi, z dostawcami systemów informatycznych IT, które są wykorzystywane w instytucjach i firmach do rozliczeń, z całym rynkiem, przedsiębiorcami, związkami zawodowymi, ze środowiskami politycznymi, społecznymi. Wszystkie uwagi będziemy traktować bardzo serio. Wiemy, że w podatkach jest tak, że drobna zmiana może mieć poważne skutki i zawsze w czasie takich konsultacji będą pojawiać się rzeczy, na które powinniśmy mocniej zwrócić uwagę bądź skorygować w tym projekcie. Traktuję te konsultacje, ten dialog, który dzisiaj się rozpoczyna, wywieszeniem tego projektu wraz z uzasadnieniem i z ocenami skutków regulacji na stronach Rządowego Centrum Legislacyjnego, niezwykle poważnie i bardzo nawet proszę o wskazywanie nam tych uwag, tych rzeczy, na które powinniśmy zwrócić uwagę bądź skorygować w tym projekcie. Projekt ma charakter powszechny. Projekt jest projektem systemowym. Pracowaliśmy nad nim od wielu tygodni wspólnie z Rządowym Centrum Analiz na czele z panem profesorem Norbertem Maliszewskim, tak aby rozwiązania, które zostały w systemie podatkowym przyjęte jako korzystne i właściwe dla podatników, utrzymać, takie jak wysoka kwota wolna 30 tysięcy złotych, czy próg podatkowy w drugiej stawce w wysokości 120 tysięcy złotych, nawet wzmocnić poprzez tą korektę stawki i rozwiązania dla przedsiębiorców, rozwiązania polegające na odliczeniu z podstawy opodatkowania składek na ubezpieczenia zdrowotne. Natomiast te rozwiązania, które wywoływały kontrowersje, które miały charakter bardziej selektywny, a nie powszechny, taki jak ulga dla klasy średniej, zastępujemy rozwiązaniami systemowymi. Robimy to w trakcie roku podatkowego. To powoduje, że te warunki prawne, które mamy, są ściśle określone. Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego nie pozostawia tutaj żadnych wątpliwości, iż wszystkie te zmiany, które w tej chwili przeprowadzamy, są albo korzystne, albo neutralne dla podatników. Nie ma takiej sytuacji, w której podatnicy w stosunku do tego systemu podatkowego, który dzisiaj obowiązuje, na tych zmianach stracą. Uczciwie też należy powiedzieć, że system podatkowy jest czymś, co nie jest tak proste, aby powiedzieć coś aż tak kategorycznie, jak ja przed chwilą. I według naszej wiedzy, przy splocie różnego rodzaju ulg i przywilejów podatkowych, 1 na 1000 podatników, czyli 0,1 podatników, może potencjalnie być osobą, dla której zbieg na przykład ulgi dla klasy średniej z innymi ulgami byłby bardziej korzystny. Dla tych osób system EPIT przy rozliczeniu rocznym w przyszłym roku wskaże, iż takie rozliczenie mogłoby być bardziej korzystne i rozliczy ich z tymi parametrami, które obowiązują od 1 stycznia 2022 roku. Krótko mówiąc, mamy rozwiązanie, które jest bardziej przewidywalne dla podatników, które w tych trudnych czasach wojny, w tych trudnych czasach sytuacji napięcia poza tuż obok polskiej granicy i też dużego wpływu na gospodarkę
w Polsce, zwiększenia ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej, większej poprzez inflację presji na wzrost wynagrodzeń wobec przedsiębiorców. Proponujemy systemowe, przewidywalne, powszechne rozwiązanie podatkowe, które chcemy bardzo poważnie skonsultować ze wszystkimi zainteresowanymi. Ja od dzisiaj rozpoczynam spotkania, dzisiaj z środowiskiem księgowych, doradców, jutro przedsiębiorcy, dostawcy IT. Tak każdego dnia te spotkania będziemy odbywali po to, aby wypracować najlepsze rozwiązanie. Oprócz tych systemowych rozwiązań chciałbym powiedzieć o kilku zmianach, które wynikają z konsultacji społecznych, z tego, co po 1 stycznia do nas wpływało, co ma znaczenie dla określonych grup podatników i było bardzo często podnoszone w debacie publicznej, czyli po pierwsze to, o czym mówił pan premier, wspólne rozliczenie się samotnych rodziców z dzieckiem. Także wprowadzamy zwiększony dochód dla dziecka, dwunastokrotność renty rodzinnej pracującego dziecka, tak aby skorzystać ze wszystkich możliwych ulg, czy rozliczania ulgi z dzieckiem, czy PIT-u 4. Wprowadzamy również preferencje dla tych podatników, którzy są na zasiłku macierzyńskim. Wprowadzamy rozwiązania, które będą korzystne dla rodzin. Te wszystkie kwestie, które były podnoszone w debacie publicznej, są w tych zmianach przez nas zaproponowane. Tam, gdzie te wątpliwości miały charakter natury konstytucyjnej, takie jak w zakresie abolicji podatkowej, to z tych propozycji te propozycje odkładamy w czasie, te propozycje w bieżącym roku podatkowym nie będą proponowane. Chcemy, aby ten system działał w zaliczkach od 1 lipca tego roku, więc przed nami bardzo intensywna praca, aby dobrze się do tego czasu przygotować. Mówimy o systemie podatkowym, który będzie obowiązywał w roku 2023, więc nie mówimy o żadnym epizodycznym rozwiązaniu na rok 2022, no tylko o rozwiązaniu, które będzie rozwiązaniem również w kolejnych latach podatkowych, na pewno w roku 2023. Zdejmujemy część obowiązków biurokratycznych, które też wynikały z naszych konsultacji, takie jak obowiązki dla poszczególnych grup podatników w zakresie JPK, PIT i CIT, a jednocześnie nakładając pewne obowiązki na płatnika, na przykład dając możliwość, co było oczekiwane przy tak dużej kwocie wolnej, którą zaproponowaliśmy, aby ją dzielić proporcjonalnie w zaliczkach, tak aby te zaliczki były jak najbardziej proporcjonalne, aby nie było sytuacji dopłat w zeznaniu rocznym. Można je podzielić przez 12, przez 24, przez 36, czyli mamy te sytuacje, w których jest kilka źródeł dochodów w ten sposób załatwione. To oczywiście od płatników tych składek wymaga dodatkowej pracy i za tą dodatkową pracę też chcemy dodatkowo zapłacić, czyli płatnicy w ramach systemu podatkowego dostaną rozporządzeniem wyższe wynagrodzenie za to, że dla państwa świadczą te usługi. Jestem głęboko przekonany, że w dialogu, w tej trudnej sytuacji, w której musimy wprowadzać rozwiązania tarczy antyputinowskiej, rozwiązania wzmacniające polską gospodarkę, jesteśmy z pokorą, bo naprawdę to wymaga ciężkiej pracy tych, którzy dzisiaj za te systemy księgowe odpowiadają, którzy realizują i którzy znakomicie to potrafili wdrożyć przy wcześniejszych zmianach. We współpracy z nimi chcemy wypracować takie rozwiązanie, które mam nadzieję w połowie kwietnia zostanie przyjęte przez Radę Ministrów, z końcem kwietnia trafi do Sejmu, wreszcie z dniem 1 lipca będzie obowiązującym prawem. Dziękuję bardzo, panie ministrze. Szanowni państwo, przechodzimy do zadawania pytań. Przypominam, o zasadzie jedno pytanie, jedna redakcja. Bardzo proszę, pani redaktor. Dzień dobry, Monika Miller, Polsat News. Dzień dobry, panie premierze, panowie ministrowie. Panie premierze, w Brukseli trwa nadzwyczajny szczyt NATO. Jakich decyzji Polska oczekuje po tym szczycie? Oczywiście wobec sytuacji, jaką w tej chwili mamy w Ukrainie. Oczywiście mowa tutaj także o bezpieczeństwie Polski, bezpieczeństwie Europy. I także chciałabym zapytać o pana premiera, poprosić o komentarz w takim symbolicznym momencie. Odeszła Madeleine Albright,
orędowniczka wejścia Polski do NATO. Żegnamy ją w takim momencie ważnym, historycznym, gdzie historia nam pokazuje, jak kluczowe było wejście Polski do NATO. Bardzo poproszę pana premiera o komentarz. Dziękuję. Szanowni Państwo, dzisiaj na szczycie NATO pan prezydent Andrzej Duda przedstawia bardzo zasadnicze kwestie związane z wzmocnieniem flanki wschodniej, z koniecznością umocnienia obecności NATO, wojsk NATO, wojsk amerykańskich w Polsce i na całej flance wschodniej. Pan prezydent jest tutaj ogromnie aktywny, będzie wkrótce rozmawiał także z panem prezydentem Joe Bidenem, który przyjedzie do Polski. Ale prócz wzmocnienia wschodniej flanki NATO, czyli zrobienia tego, co właśnie chciał zdecydowanie zniszczyć Władimir Putin, a więc zniszczyć bezpieczeństwo Polski, Litwy, Rumunii, Estonii i innych państw, tymczasem to bezpieczeństwo się wzmacnia. Prócz tego, szanowni państwo, bardzo ważne jest to, co możemy zrobić dla Ukrainy. Bo na Ukrainie toczy się walka o wolność, toczy się walka o bezpieczeństwo, toczy się walka o pokój. I w tej walce o pokój pomóżmy im i pomagamy im na najróżniejsze sposoby. Ja dziś i jutro na Radzie Europejskiej będę bardzo mocno interweniował w sprawie zarówno sankcji, jak i kolejnych kroków, które powinniśmy podjąć wobec Rosji, jak również kroków, które powinniśmy podjąć wobec Ukrainy. A na forum NATO pan prezydent będzie zasadniczo pokazywał, czego Ukraina dzisiaj potrzebuje, żeby się obronić. I mając najlepszą wiedzę w tym zakresie, polski głos jest bardzo mocno słyszany i słuchany. I bardzo dziękuję też panu prezydentowi, że jest tak aktywny w tym czasie na wszystkich możliwych forach międzynarodowych, łącznie z ONZ i wielu innych miejscach, bo to Polska w wielu miejscach organizuje tą szeroko rozumianą pomoc dla Ukrainy, pomoc zarówno humanitarną, jak i polityczną, dyplomatyczną, pomoc w organizacji pozyskiwania broni defensywnej dla Ukrainy, wielu innych działań. A więc liczę na to, że ten szczyt Paktu Północnoatlantyckiego będzie ważny, będzie bardzo ważny w kontekście wzmocnienia szans Ukrainy na obronę swojej suwerenności, a tym samym szans na przywrócenie pokoju w tej części Europy. Pani redaktor pytała też o Madeleine Albright. Pamiętam jej mowę sprzed 23 lat, kiedy Polska przystępowała do NATO. Pamiętam, jak ówczesna administracja amerykańska z nią i z prezydentem Billem Clintonem na czele strategicznie patrzyła na tamto poszerzenie, jako z jednej strony naprawę błędów przeszłości, ale także pewną szansę na przyszłość. I tamte jej słowa się ziściły. Dziś już postmortem chciałbym jej też bardzo podziękować za całe dzieło tamtych dni, tamtych lat, kiedy Stany Zjednoczone rozumiały, że do trwałego przełamania Jałty, trwałego przełamania niesprawiedliwości po II wojnie światowej, kiedy Polska wpadła w łapy komunistów, potrzebne jest poszerzenie NATO o państwa Europy Środkowej. To się wtedy stało. Dziś temu, tamtemu czasowi zawdzięczamy również nasze bezpieczeństwo dzisiejsze. Chciałbym też z tego miejsca podziękować wszystkim politykom tamtego czasu, którzy dążyli do tego, aby to nastąpiło. W pierwszej kolejności nieżyjącemu Janowi Olszewskiemu, premierowi, także panu prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu, który zawsze podkreślał wagę przystąpienia do NATO, ale także panu prezydentowi Aleksandrowi Kwaśniewskiemu, panu premierowi Jerzemu Buzkowi, którzy wtedy to dzieło doprowadzili do końca. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, kolejna redakcja. Jedno pytanie.
Dzień dobry, Monika Drost, TVP Info. Panie premierze, dzisiaj w Brukseli rozpoczyna się także szczyt Unii Europejskiej. Chciałabym zapytać, jakie będą pana główne postulaty, jeżeli chodzi o sankcje z Rosją i czy rzeczywiście dzisiaj przedstawi pan również propozycję misji pokojowej i humanitarnej na Ukrainie, o której mówił wicepremier Jarosław Kaczyński podczas wizyty w Kijowie. Dziękuję. Tak, dzisiaj na Radzie Europejskiej po pierwsze przedstawię tę koncepcję misji humanitarnej. Szanowni Państwo, raz jeszcze dwa zdania wyjaśnienia. Kiedy ktoś miałby wątpliwości, w jaki sposób Putin i Rosjanie prowadzą wojnę, niech obejrzy film ze zbombardowanego Mariupola. Niech pomyśli sobie, że tak mogą wyglądać za chwilę kolejne wielkie miasta na Ukrainie. Co to spowoduje? Spowoduje to gigantyczną wewnętrzną falę uchodźców. Ci uchodźcy już przemieszczają się na tereny zachodniej Ukrainy. To oznacza, że tam miliony ludzi, dziesiątki milionów ludzi będzie potrzebowało jednego tylko – bezpieczeństwa przed bombami rosyjskimi. Czy my, zachodni świat, mamy się przyglądać temu milcząco, kiedy bombardowane będą kolejne dziesiątki tysięcy osób, setki tysięcy osób? Naszym zdaniem nie. I dlatego ta propozycja pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego trafiła na tak podatny grunt. Tam wtedy w Kijowie podczas naszej rozmowy z prezydentem Zełenskim, z premierem Szmyhalem i chcemy też tę myśl, tę refleksję, tę propozycję przekazać dalej. Ja dzisiaj przekażę ją na Radzie Europejskiej. Pani redaktor pytała także, o czym będziemy rozmawiać na Radzie Europejskiej, co my będziemy stawiali. Szanowni Państwo, będziemy stawiali na kolejne sankcje, bo chcę powiedzieć pewną niewygodną dla świata zachodniego i niedobrą także dla nas myśl. Otóż dotychczas przyjęte sankcje są bezprecedensowe, bardzo daleko posunięte, ale zdecydowanie niewystarczające. Dziś w Moskwie otwarła się giełda. Od paru dni z powrotem można handlować obligacjami rosyjskimi. Rubel się umocnił. Putin przygotowuje Rosję na kilka miesięcy trudnych czasów dla Rosji. A wielka machina propagandy rosyjskiej, postsowieckiej, ja ją doskonale pamiętam z lat 80., podpowiada mi, że Rosja to już nie jest dzisiaj państwo autorytarne, to jest państwo totalitarne. Tak jak właśnie Związek Radziecki w latach 80. Taka jest dzisiaj Rosja. Wszyscy, którzy pamiętają tamten czas, wiedzą doskonale, co mam na myśli. Dlatego moja rola jest, jak sądzę, zasadnicza w jednej sprawie. Przekonywać naszych partnerów niemieckich, francuskich, holenderskich, włoskich, hiszpańskich i z innych krajów Unii Europejskiej, zwłaszcza na zachód od Odry, że jesteśmy w przełomowym momencie. Jeśli Putin złamie Ukrainę, złamie nas, naszą wolę walki z nim, wolę walki gospodarczej, to za rok, za dwa przyjdzie po kolejne cele. Pójdzie na Helsinki, na Wilno, na Warszawę, na Bukareszt, może na Berlin również. Niech tam w Niemczech się dobrze nad tym zastanowią, bo te zagrożenia są potężne. I o tym też będę dzisiaj mówił w Brukseli. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pani redaktor. Agata Adamek, TVN24. Panie premierze, panowie nazywają te rozwiązania, które dzisiaj przedstawiacie, tarczą antyputinowską. Ja mam wrażenie, że to jest raczej taka tarcza przeciwdziałająca skutkom Polskiego Ładu, ale to tak na marginesie. Pytanie moje jest takie, czy gdyby nie wojna w Ukrainie, te zmiany by nie były zaprezentowane teraz? Bo przecież uwagi do Polskiego Ładu, ten cały bałagan, który Polski Ład wywołał, zaczął się wcześniej, zanim zaczęła się wojna w Ukrainie. I czy nie żałujecie, panowie, że w ogóle ten Polski Ład został wprowadzony, że nie został skonsultowany, że tak na szybko był forsowany bez szerszych rozmów i konsultacji? Jak można żałować, szanowni państwo, pani redaktor, tego, że 18 miliardów złotych zostaje w kieszeniach podatników? Tego nigdy nie zrozumiem i przy tej myśli chciałbym państwa pozostawić. Jeśli zaś chodzi o konsultacje, to tak jak pan minister Soboń powiedział, podkreśla to również pan profesor, pan minister Norbert Maliszewski, konieczność konsultacji, nawet jeżeli te zmiany, mamy takie pełne przekonanie, są wyłącznie na korzyść podatnika, ale jednak chcemy je szeroko przedyskutować, przekonsultować. Dziś głębia tych zmian, ich zakres jest rzeczywiście, można powiedzieć, bardzo zasadniczy, bardzo szeroki, ale wynika z jednego. Wynika z tego, że przewidujemy
dalsze trudne, dramatyczne skutki wojny na Ukrainie. Rosja manipuluje cenami gazu. Rosja jest potężnym eksporterem ropy naftowej. Rosja jest wielkim eksporterem węgla. Rosja jest również wielkim eksporterem żywności. Te wszystkie czynniki wpływają na sytuację geopolityczną. Już dzisiaj słychać echa tego, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, w północnej Afryce. Mamy tego wszystkiego świadomość. Przygotowujemy społeczeństwo polskie na to. Przygotowujemy portfele Polaków na to i nie ukrywamy tego, że czasy są trudne, a mogą być jeszcze trudniejsze. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, kolejna redakcja. Bardzo proszę, pan redaktor. Radio Tok FM, Szymon Kępka. Panie premierze, chciałbym zapytać o słowa szefa NATO, który wprost wykluczył udział żołnierzy NATO w misji na Ukrainie. Jak ma się to do propozycji misji pokojowej, którą pan zapowiadał? Czy wobec tych słów szefa NATO koncepcja ta może upaść? Dania, Litwa odpowiedziały pozytywnie na te propozycje. Podczas mojej rozmowy z Markiem Rutte niedawno tutaj w Warszawie pan premier Królestwa Niderlandów również pozytywnie skomentował tę propozycję. Ja do wszystkich, którzy tak odruchowo reagują, raz jeszcze, ale nie chcę się powtarzać, nie chcę powtarzać tego, co powiedziałem 5 minut temu, raz jeszcze proszę o zastanowienie się, co zrobi wolny świat, jak kilkadziesiąt kilometrów od granic tego wolnego świata, od wschodniej flanki Unii Europejskiej, no odbywać się będą rzeczy straszne. Będzie masakra, będzie rzeź ludności cywilnej. Czy wtedy NATO ze swoją misją humanitarną również będzie stało z bronią u nogi, z bronią u boku, bez żadnej próby, chociaż pomocy, osłony? Ja nie mówię o walce. Nikt tutaj nie mówi o walce. Mówimy tylko, żeby ochronić tych ludzi, którzy giną tam niewinnie na Ukrainie. Dlatego ta refleksja padła, myślę, na grunt dobry, na grunt podatny, aczkolwiek oczywiście musi być przedyskutowana. No i prawdą jest, że całe NATO powinno się tutaj wypowiedzieć pozytywnie i w tej kwestii będziemy rozmawiali i zobaczymy za kilka dni, jakie będą rezultaty tych rozmów. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pani redaktor. Magdalena Greiner, Radio RMF. Panie premierze, chciałam zapytać, kiedy poznamy treść projektu zmian w Konstytucji, kiedy planowane jest złożenie tego projektu w Sejmie? Wicemarszałek Terlecki mówił we wtorek, że projekt już jest gotowy. Sądzę, że to będzie już możliwe na najbliższym posiedzeniu Sejmu, aby pokazać projekt Konstytucji, ponieważ my tutaj mamy w ramach Rady Ministrów już osiągnięty konsensus i wbrew tym wszystkim, którzy przekazują nieprawdziwe informacje. Ja nie będę z racji utrzymania dobrej atmosfery wskazywał ich z imienia i nazwiska, ale wbrew tym wszystkim, którzy sugerują, suponują, że możliwe jest skonfiskowanie majątków oligarchów rosyjskich czy aktywów rosyjskich bez zmian konstytucyjnych, odsyłam do konstytucjonalistów. Niech konstytucjonaliści się w tej sprawie wypowiedzą, to zobaczycie wtedy wszyscy państwo, którzy próbujecie teraz w inny sposób komentować tę kwestię, że tak nie jest, a my z naszym projektem będziemy gotowi w przyszłym tygodniu i na kolejne posiedzenie sądu, na kolejne posiedzenie Sejmu postaram się, żeby ten projekt został skierowany. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pani redaktor. Martyna Maciuch, Czysta Gospodarka. Chciałabym spytać, jakie są szacowane koszty reformy podatkowej i jakie są szacowane niższe wpływy z PIT do budżetu i także jaka to będzie kwota, jeśli chodzi o samorządy. W sensie rozumiem, że będzie ten mechanizm subwencji, ale ile to trzeba będzie wyrównać? Ponieważ jesteśmy w połowie roku budżetowego i podatkowego, to będą koszty, które zostaną rozłożone na rok 2022 i 2023. Mniej więcej w połowie, natomiast jest to kwota w sumie 15 miliardów złotych. Tyle zostanie w kieszeniach podatników, zarówno tych podatników, którzy rozliczają się na skali, jak i przedsiębiorców. Krańcowa korzyść
podatkowa, czyli maksymalna korzyść dla podatników na skali to jest 4,5 tysiąca złotych rocznie. W przypadku przedsiębiorców, w zależności od tego, jaką formę opodatkowania oni wybrali, na zasadach liniowych to 8700 tego limitu ukosztowienia składki, o którym mówił pan premier, oznacza dochód niespełna 15 tysięcy miesięcznie i to jest w sumie maksymalna korzyść nieco ponad 1600 zł podatku rocznie. Oczywiście powyżej tego dochodu ten limit już nie obowiązuje, to znaczy jakby nie można odliczyć tego od podstawy, czy wliczyć w koszty, to jest ekwiwalentne w przypadku rozliczenia liniowego. W przypadku ryczałtu w zależności od stawki, bo na ryczałcie mamy różne stawki, roczna korzyść z możliwości odliczenia połowy składki od przychodu kształtuje się od niespełna 200 zł przy najniższej stawce do ponad 800 zł rocznie podatku przy tej stawce najwyższej. I może jeszcze tylko uzupełnię, że zakładamy w różnych scenariuszach makroekonomicznych, że może to rzeczywiście doprowadzić do podniesienia deficytu budżetowego o około 0,5 punktu procentowego. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pani redaktor. Sylwia Rosiewicz, Fakty TVN. Panie premierze, czy poza ustawą prezydencką zostaną wprowadzone jakieś inne zmiany w wymiarze sprawiedliwości? Czy jest porozumienie z Komisją Europejską na kształt reform? Dziękuję. Nie ma porozumienia jeszcze z Komisją Europejską w sprawie KPO. Pracujemy nad tym. Pan minister Waldemar Buda pracuje bardzo intensywnie nad tym od strony technicznej. Ja bardzo często, właściwie co kilka dni rozmawiam o tym z przewodniczącą Ursulą von der Leyen. Natomiast projekt, o który pani pytała, będzie prawdopodobnie w najbliższym czasie już procedowany w parlamencie, będzie procedowany w Sejmie. I dla mnie takim projektem pierwszym, bardzo kluczowym, który wpłynął tutaj, jest projekt pana prezydenta Andrzeja Dudy. I bardzo proszę, ostatnie pytanie. Dzień dobry, Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Rosyjska ambasada twierdzi, że Polska zablokowała pieniądze na ich kontach, twierdząc, że są one przeznaczone na działalność terrorystyczną. Czy mogliby państwo skomentować te informacje? Szanowni Państwo, jednym z postulatów rządu ukraińskiego, prezydenta Zełenskiego, jest to, aby wpisać Rosję na listę państw terrorystycznych, bo rzeczywiście Rosja terroryzuje Ukrainę. Jak inaczej nazwać to, co się dzieje na Ukrainie, niż jak właśnie terroryzowanie ludności cywilnej, mordowanie niewinnych kobiet, dzieci, starszych. W związku z tym ja uważam, że powinniśmy rzeczywiście do tego typu rozwiązania doprowadzić. A co do tego zatrzymania środków z możliwością ich wykorzystania właśnie na działalność terrorystyczną, to proszę o szczegóły pytać służby. Ja mogę tylko ogólnie powiedzieć, że rzeczywiście mieliśmy do czynienia z zatrzymaniem środków finansowych Federacji Rosyjskiej. Szanowni Państwo, widzę, że to wszystkie pytania, ale jeszcze na koniec jedno oświadczenie pana premiera i na tym będziemy kończyć. Bardzo proszę, panie premierze. Tak, szanowni Państwo, chciałem poinformować, że podjąłem dzisiaj decyzję o dymisji pana ministra Piotra Nowaka z ministerstwa rozwoju i technologii. Już dzisiaj przekazałem też wniosek do pana prezydenta Andrzeja Dudy o przyjęcie tej dymisji. Decyzja ta jest spowodowana tym, że wyczerpała się uzgodniona formuła współpracy z panem ministrem. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo.